Jak dziecko. Dlaczego on to robi? Bo on jest jak dziecko. Czasami myślę, że największym talentem twojego dziadka jest rozpieprzanie wszystkiego wkoło siebie. A ty? Jaki ty masz talent? Czy ja jestem szczery w tej roli? Tak, tak, bo ja wierzę, no czy skoro wierzę, że takie postaci są wiarygodne, że mogą się pojawiać na świecie, a mam wrażenie, że widziałem kilka takich osób, nazwisk nie wymienię, to jak najbardziej, to jest dla mnie postać wiarygodna. Schlałeś. Jak zwykle się schlałeś. Dlatego się wściekła. Ty byłbyś chory, gdybyś czegoś nie odwalił. Dziadek jest chory, nie widzisz? No widzę właśnie, widzę jaki jest chory. Stop! Piękny! Dziękuję. On jest człowiekiem, który nie bardzo potrafi w kontaktach z ludźmi się zachować tak jak potrzeba. I gdzieś ma problem z dogadywaniem się z ludźmi w ogóle, mam takie poczucie, że jest bardzo roszczeniowy w stosunku do życia, jest bardzo nieprzyjemny w stosunku do ludzi, jest bardzo opryskliwy w stosunku do ludzi. W zasadzie prawie wszystkich, tak? I że traktuje tych ludzi dosyć instrumentalnie. Tak sobie myślałem o nim na samym początku, tak? Tej całej historii. I potem życie jakby z niego odziera te różne maski, w które on się ubiera, bo to też jest jakiś rodzaj takiego, tak bym to nazwał, takiej samoobrony w nim. Czegoś takiego, w co on się odziewa po to, żeby przykryć różne rzeczy, które go bolą. Ładny. Musiał kosztować majątek, co? Kosztował. W końcu po coś klepałem te pasaże. No patrzę, ja myślałem, że to dla sztuki. A widzisz? Ja sobie chciałem szpanerską brygę kupić.